Mam mało czasu. Za godzinę rozpocznie się tutaj spotkanie połączone z prezentacją nowego produktu. Przy tym stole zasiądą ważni zaproszeni goście, a na tej ścianie zostanie wyświetlony materiał zrzutnika. Żeby wszystko poszło sprawnie, poproszono mnie, żebym przygotował niezbędne przyłącza do sprzętu prezentacyjnego. Wybrałem najlepsze rozwiązanie dla tego miejsca – teleblok. Zasada działania jest prosta. Całość ukryta jest w blacie od stołu. W razie potrzeby wysuwamy go jednym kliknięciem. Teleblok udostępnia nam dowolne gniazda przyłączeniowe. Może ich być od 2 do 6. Nie ma problemów z plączącymi się kablami, unikamy krępujących manipulacji pod stołem, a wszystko w zasięgu ręki i dostosowane do naszych potrzeb. Muszę zabrać się do pracy. Na szczęście montaż telebloka nie należy do skomplikowanych. Najtrudniej jest wyciąć odpowiedni otwór, dlatego żeby nie przedłużać, użyję nadprzyrodzonych mocy. Udało się bez najmniejszego wysiłku. Będę musiał częściej używać tego triku. Najpierw umieszczamy tuleję w otworze. Jej duża średnica gwarantuje stabilne działanie. Przypadkowe wyłamanie staje się właściwie niemożliwe. Dodatkowo całość jeszcze usztywniamy specjalną nakrętką od spodu blatu. To jest podstawa telebloka, w której będziemy montować gniazda przyłączeniowe. Do dyspozycji mamy gniazda VGA lub HDMI do przyłączenia projektorów lub ekranów, gniazda telefoniczne i komputerowe oraz oczywiście gniazda zasilające. Możemy także użyć innej kombinacji z wykorzystaniem np. gniazd USB, mini jack lub gniazd Cinch. Pamiętajcie, że ilość przyłączy zależy od wielkości wybranej podstawy. Teraz zamontujemy dolną plakietkę przyłączeniową i możemy wsunąć teleblok w tuleję. Na koniec zakładamy pokrywę górną, dostępną w 2 wersjach kolorystycznych – szary grafit lub matowy chrom. Do niej dołączamy pierścień wykończeniowy, który montujemy na tulei w blacie stołu. Wybieram wykończenie matowy chrom. Całość wygląda estetycznie, a wygoda użytkowania pozwala nam się skupić na prezentacji, a nie na kombinowaniu, gdzie by tu się wpiąć. Opcjonalnie teleblok możemy zamontować odwrotnie, to znaczy w taki sposób, aby otwieranie następowało w dół. Świetne rozwiązanie na przykład w wiszących szafkach kuchennych. Bez trudu również zamkniemy urządzenie z wpiętymi wtyczkami. A na koniec mała ciekawostka. Czy wiecie, że teleblok może wysuwać się automatycznie? Wersja 5-modułowa wyposażona w gazowy teleskop sprawi, że obsługa stanie się nie tylko sprawniejsza, ale i efektowna. Już się chyba wszyscy zbierają. Za chwilę rozpocznie się konferencja, a ja mam do zamontowania jeszcze 2 dodatkowe telebloki. Chyba znowu odwołam się do moich magicznych mocy. Mam nadzieję, że konferencja przebiega zgodnie z planem. Żeby przygotować salę, nieźle się napracowałem. Pamiętaj, prąd nie głaszcze. Czułości szukaj raczej gdzie indziej. Dlatego jeśli nie masz uprawnień, pozwól zrobić swoją instalację fachowcowi.